Show these motherfuckers what it means to be Sun on Yi! That's what worries me, Wei. You're one of them. Cześć, ja jestem Sarge i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej nowej serii Zagrajmy w Sleeping Dogs. Gra ukazała się dzisiaj, czyli 17 sierpnia w wersjach na PC-ty, PlayStation 3 oraz Xboxa 360. Ja teraz wam zaprezentuję wersję na PlayStation 3, która jednak pod względem rozgrywki od pozostałych się nie różni, więc użytkownicy z każdej z platform mogą zobaczyć, jak gra wygląda. Jest to taka gra akcji, która może przypominać w pewnym sensie serię GTA, dlatego że mamy rozległy świat do eksploracji, tylko że tym razem zamiast zwiedzać jakieś amerykańskie miasto, twórcy rzucili nas do Hongkongu. Tak więc będzie to ciekawa przygoda, ciekawe doświadczenie, żeby sprawdzić się w takim azjatyckim mieście. I odpowiada za tę grę studio United Front Games. Tak w ogóle to Sleeping Dogs kiedyś w zapowiedziach nazywało się True Crime Hong Kong i była to trzecia odsłona serii True Crime właśnie, którą może niektórzy z was kojarzą. Niestety pewne perturbacje prawne spowodowały, że twórcy zostali zmuszeni do zmiany nazwy, ale na szczęście produkcja gry została dokończona i teraz w ten sposób możemy sobie w nią zagrać. W grze wcielimy się w tajniaka Wei'a Shena, który musi niejako rozbić od środka potężną triadę, a więc będzie działał pod przykrywką i tutaj będzie niejako rozdarty pomiędzy swoimi ideałami z policji, a różnymi kodeksami, jeśli tak można to powiedzieć, właśnie w obrębie triady. Nie będzie mógł się zdradzić, że pracuje dla policji i że pracuje tutaj pod przykrywką. Tak więc jestem ciekaw, jak historia się rozwinie i jak to będzie w ogóle wyglądać. Gra jest w polskiej wersji językowej kinowej, czyli będziemy mieli angielskie głosy i polskie napisy. Od czasu do czasu nawet usłyszymy jakieś azjatyckie głosy, nawet to jest też ciekawe. No ale to już zobaczycie w czasie rozgrywki. Ja tymczasem rozpocznę grę. Rozpoczęcie nowej gry spowoduje nadpisanie bieżącego miejsca. No dobra, nawet jeszcze nie grałem, więc nic nie nadpiszę. Chcę kontynuować. No i rozpocznijmy sobie. Widzę, że nie ma do wyboru żadnego poziomu trudności. Tak więc najwyraźniej jest to jakoś odgórnie ustalone przez twórców. Ja oczywiście na filmikach nie będę się odzywał, więc teraz już oglądajmy. He's early. I'm not fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? You're the gate tune, though. Hey, you move on. Yeah, you got the money? Hey, Tim Bo, you're here. What? You're a man of the way. He's coming from behind. Find someone to catch him. No, we're too far away. Son, don't mess with him. Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. How do you? What? My shit's not good enough for you? Wait, you didn't pass on this, yeah? Me, I've been Things out. Why you? Come, come, my friend. Just are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh? Hey, Hong Kong. This is Jim Wabingo. So, I'm okay. Moving to the other. Did you come? What's fucking hell! Don't do it, man. Don't do it! O cholera, więc zaczęło się od mocnego uderzenia. Musimy teraz uciekać przed policją, jako właśnie Wei Shen. To jest ta postać, którą teraz skieruję. Kurczę, widzieliście? Wow, musimy podążać tutaj za nazem. Okej, mogę przeskakiwać. Tak więc taki interaktywny tutorial trochę. Dobra.
więc biegniemy jak najszybciej. Jak widzieliście, tutaj doszło do jakiejś transakcji, w której Wei Shen przyniósł towar. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje do końca, więc wszystko zapewne z czasem zostanie nam wyjaśnione. A tymczasem uciekajmy cały czas. Idziemy tutaj za Nazem. Jazda, jazda. O kurczę. Już pierwszy gliniarz. Oczywiście nasz główny bohater musi się trochę dziwnie czuć, jako że sam jest gliniarzem, tylko że pracuje tutaj pod przykrywką. Nie wiemy do końca, czy... Wow. Czy Wei Shen już teraz pracuje pod przykrywką, ale wszystko na to wskazuje. Dowiemy się tego zapewne z czasem też. Okej, musimy biec dalej. Myślałem, że zostaliśmy złapani, ale jednak nie. Dobra, przechodzimy przez drzwi. Jazda. Naprawdę nie ma czasu. A więc nie najlepiej się zaczęło. Zostaliśmy schwytani przez policję w Hongkongu. Jackie, Ma. Mlanaya, it is you. I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get back? Well, Wei, man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old, but good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? No, it was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha! Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from Old Prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in the Sun On Yi. Got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole and the Sun On Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Red Pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. You'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Okej, okay, jesteśmy w więzieniu, spotkaliśmy starego znajomego, a teraz co się dzieje? Chyba jesteśmy na przesłuchaniu. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful Look, gang- Look, Raymond,
Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles, the lieutenants like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen Wei, good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress, maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Trias for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Okej, a więc to najwyraźniej ci funkcjonariusze policji wiedzą o wszystkim i to oni nam zlecają tę robotę wniknięcia do triady i działania pod przykrywką. Robi się ciekawie, powiem szczerze. Wei Shen? Man, this is going to be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. I guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. I had no idea my boss was that kind of guy. I mean, it's one bad dude. Still getting used to being back, huh? Yeah. Okay, więc ruszamy za Jackiem. All this territory is Winston's. But Dog Eyes is pushing in. If they're both Red Poles, shouldn't they be on the same side? Should be. Dog Eyes always was an asshole. Turns out, he's a greedy asshole too. W lewym dolnym rogu macie mapę. We get to Winston's? Let me do the introductions. They're really distrustful of new faces right now. It's wild the paranoia. Sun On Yi had a rat. From what I hear, they didn't let him have a quick death. It made it real slow and painful. Na mapie tym zielonym wskaźnikiem mamy zaznaczony zawsze cel. I teraz tym celem jest oczywiście Jackie, za którym musimy podążać. Jiumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. You kidding? I'm going to kill you. Leave him alone. Fight, you'll win. Fight, you'll kill. I'm going to call the cops. You're talking to me. How many times have you been talking to me? Hey, you don't talk to me like that. Stop it. Get off him. I don't care who you are. Let go of Jackie. No, I'm gonna fuck you up. To wygląda na to, że musimy sobie wziąć sprawy w swoje ręce, co? Dobra, więc mamy drobny tutorial na temat systemu walki. Możemy wyprowadzać różne kombosy. Kwadratem zwykły cios. Z kolei przytrzymanie kwadratu oznacza takie kopnięcie. Okej, teraz dwa razy kwadrat i dłużej trzeci raz. I dzięki temu było takie ogłoszenie. Cztery lekkie ciosy wystarczą, aby móc wyprowadzić potężny cios kończący. Okej, dobrze wiedzieć. Bardzo fajnie wygląda tutaj animacja postaci w czasie walki. Bardzo mi się to podoba. Zdecydowanie lepiej niż w konkurencyjnej serii GTA, muszę przyznać. To może być spory atut tej produkcji. Okej, pokonajmy go. Mam nadzieję, że system będzie trochę bardziej rozbudowany niż teraz się wydaje i zapewne tak będzie. Na razie wciskam tylko jeden przycisk dosłownie. Okej, pokonaliśmy tutaj wszystkich. Spora rozruba. O kurde. Jeszcze ich więcej. No dobra, załatwmy was. Kółkiem możemy ich chwytać. Okej, i możemy zrobić coś takiego, albo rzucić nim w dowolnym kierunku. Okej, bardzo fajnie. No chodźcie tutaj. Wykorzystajmy te rzeczy. O, jeszcze coś. Aha, mogę przytrzymać X i uderzyć go o przeszkodę. Wow.
Ciekawie to wygląda, przyznam. No proszę. Tak więc możemy też wykorzystywać elementy otoczenia w trakcie walki. Tak więc super, naprawdę mi się podoba ten system walki. Jeszcze właśnie mam nadzieję, że będzie trochę bardziej rozbudowany. I wtedy może być naprawdę nieźle. O, dwóch naraz. Dobra, zabieramy go. Co, to wszyscy? Jeszcze jeden. Okej, okay, dobiliśmy go i miejmy nadzieję, że to już wszyscy. Kurczę, ostatni jeszcze chyba. Dobra, chwyćmy go. Wow. O kurde. A więc przy wyznaczonych jakichś obiektach możemy jeszcze specjalny taki cios użyć, tak jak teraz zrobiłem. Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. So, everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Nasi bohaterowie nie chcą za długo się tym zadręczać. Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us, Ho Chi all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? 應該我唔記得你嘅? I've been on vacation. Young Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie Mug, eh? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait a minute. Dang Yatsang, I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Guys. No offense. Dang I sok to bao ga. Where's she now? She's dead. Ah. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You feel us? That's just crazy. Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Hey, Jackie, hang back a second. I want to hear more about your friend. All right, you want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Duke, see what he's got. Great, that's all I fucking need. Okej, a więc tutaj jeszcze nam nie do końca wierzą. Chcą nas najpierw sprawdzić w walce. Aha, dobra, trójkątem mogę kontrolować ciosy. Aha. Mogę kontrolować ciosy, kiedy przeciwnik miga na czerwono. Mogę to zrobić jeszcze raz. No właśnie. Tak więc użyteczna funkcja. Pod trójkątem mamy właśnie różne kontry. No proszę, udało się. Wow, ale też atakuje teraz drugi. Muszę też uważać bardziej. No proszę. Kontra się bardzo dobrze udała. Aha, muszę jeszcze przez pół sekundy przetrwać. Kurde, problem w tym, że trochę obrywam. Muszę się trochę bardziej skupić na walce. Dobra. Trochę system walki przypomina system w Batmanie. W Batman Arkham Asylum albo w Batman Arkham City. Zapewne kojarzycie tą grę. Tam też mieliśmy taki system kontr. No i dobra.
Zdaje się, że to już wszyscy. Zobaczmy, co teraz. Hey! Let it go, my lun, yeah! Boss, we were just leaving. Dala, huh? And it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not dog eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Hey, come on in. This will be easy. No problem. You just have to be strong. That's what people expect. Dobra, więc teraz musimy ruszać. Jak zdążyliście zauważyć, jest tu naprawdę ostry język. Także też na to warto zwrócić uwagę. Gra nie bez powodu jest zresztą od 18 lat. No ale cóż, ruszamy teraz w takim razie właśnie do naszego celu. Zapis, z tego co widzę, to gra nam się zapisuje sama, ale tutaj też mamy zapisanie i wczytanie gry. No dobra, na razie idziemy do przodu. Myślę, że jeszcze chwilkę zagramy. Mimi? Yeah, she OD years ago now. After we moved to the States, she tried to kick that shit, but that sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, new country, but the hooks went deep. And once you start on that shit, it's hard to stop for anybody. Yeah, once she started. Oh man, and it was dog eyes that got her into it? Yep, fucking dog eyes. Joey Kwan sells pirate DVDs, let's start with him. Okay, więc dowiedzieliśmy się trochę na temat przeszłości Wei'a i jego siostry. A teraz zabieramy zaległe długi. Hey little brother, we work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Okay. Need anything? Just come ask. Z tym nie poszło zbyt trudno. Idziemy zatem do kolejnego, tym razem do sprzedawcy zegarków. Dog Eyes off. At some point, Winston and Dog Eyes are gonna clash, man. It's going to be epic. Winston versus Dog Eyes. Just like the movie, man. Ale zwróćcie uwagę, jaki jest świetny klimat tego miasta. Naprawdę czuć, że to jest Hongkong. Kurczę, bardzo mi się to podoba. We're collecting for Winston. Winston? Dog Eyes said he is in charge here. We're here to clarify that. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Don't be a tough guy. No okej, a więc tutaj nie będzie tak łatwo. I wykorzystujemy podświetlony obiekt i proszę bardzo, specjalny cios. Wow. Trochę się przestraszył teraz i nam odda pieniądze. Dobra. I teraz do sprzedawcy warzyw.
Aha, czyli jeśli brutalnie się obchodzimy z wrogami, to wtedy nasz wynik triady się powiększy. Dobra, idziemy do niego. Work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Hey, fellas! Oj, kurczę, kolejny się opiera. Aha, L2 mogę się skoncentrować na celu. Dobra, bardzo, bardzo fajna opcja. I na pewno będzie przydatna. Okej, okay, kontra się przydała. Problem w tym, że ja już powoli tracę energię, kurczę, i muszę naprawdę uważać, żeby tutaj nie zginąć. Okej. Okay. Jeszcze ktoś chętny? Tam jest jeszcze jeden. Dobra. No i zobaczymy, czy teraz będziesz taki twardy, stary. So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. Naszym celem jest tutaj dowieść, że Winston rządzi w tym mieście. Aha, rozumiem, czyli zdrowie regeneruje się do połowy. A możemy kupować też jedzenie i różne napoje, aby wyleczyć się bardziej. Okej, musimy obronić rzeźnika, bo ma mały problem. Halo? Zostawcie go, panowie. Dobra, załatwmy ich w takim razie szybko. Okej, okay. Świetne są te kontry, kurde. Właśnie działa to podobnie jak w Batmanie i tam mi się to podobało. Tak samo mi się podoba tutaj. Dzięki temu walka wygląda naprawdę widowiskowo. A jeszcze dodajmy do tego właśnie fajną animację postaci. Wrażenia są tym lepsze. Aj, brutalnie, brutalnie. Dobra, teraz odbieramy pieniądze od rzeźnika. Why was he beating you? He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. Dzięki. A teraz na stoisko z ubraniami, tak? Trochę pieniędzy otrzymaliśmy i domyślam się, że... Definitely, it's all about the clothes, man. You know how it is. People judge you by how you look. No właśnie, tak jak powiedział Jackie, musimy tutaj coś założyć porządnego, markowego, żeby ludzie mieli w nas większe poważanie. I zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Okej, a więc przeglądaj ubrania i zobaczymy sobie, co tutaj jest. Okej, może coś na korpus, jakieś ubranko. I got clothes. Okej, jakieś zwykłe t-shirty i podkoszulek. Niezbyt mi się to podoba. Bardzo luźne jeansy. Teraz trochę jak chłopowiec wygląda. Załóż buty, spodnie i koszulę, żeby zadawać plus 5% obrażeń w walce wręcz. Okej. No dobra, no to załóżmy tą koszulę jednak. Weźmy t-shirt. Zakup. Okej. Okay. Spodnie weźmy też. Ale nie podobają mi się kompletnie. Dobra, weźmy te luźne jeansy. Dziwnie trochę on wygląda w tym, ale dobra. No i jeszcze butki. Jakieś tenisówki. Dobra, niech będzie. A więc otrzymaliśmy dzięki temu plus 5% obrażeń zadawanych w walce wręcz. Czyli taki drobny element RPGowy. Nakrycia głowy są nawet, czapka baseballowa nie chce. Łańcuchy za drogie, bransolety też. Tak więc wychodzimy. Dobra, zebraliśmy sobie pieniądze.
przekonaliśmy kilka ludzi, że Winston tutaj rządzi, więc teraz wrócimy do niego i całą gotówkę zdobytą mu oddamy. That was awesome, man. All this teen, it's like you were born to do this. Hey, Jackie! Hey, Martell, hey, what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you, don't fuck with me. Okej, co my tu mamy? Misję wykonaliśmy i otrzymujemy wynik dla policji i dla triady. Dostarczają ci punktów doświadczenia, awansuj na kolejne poziomy, aby kupować nowe ulepszenia. Okej, a więc będziemy tu mieli właśnie elementy RPG-owe swego rodzaju. Możemy wykonywać różne czynności, które bardziej nam dadzą punktów dla policji lub więcej punktów dla triady. Na razie bardziej to poszło w stronę triady, jak widzicie. Okej, otrzymaliśmy nagrodę. No i wracamy do gry. Ale w takim razie na ten moment sobie skończymy. Będziemy kontynuować od tego miejsca. Ja Wam teraz dziękuję wszystkim za uwagę i usłyszymy się w kolejnym odcinku. A jeśli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, a także zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie się dowiadywać w kolejnych odcinkach z tej gry i zresztą nie tylko z tej gry, jakie się będą u mnie pojawiać. Trzymajcie się i do usłyszenia.